Michał Pasternak po wygranym pojedynku i zdobycia tego pasa, tego co zawsze brakowało właśnie na PLMA, kiedy walczyłeś. Jak bardzo w takim razie się cieszysz? No cieszę się bardzo przede wszystkim dlatego, że wygrałem walkę w Polsce, zawalczyłem w Polsce i wygrałem. I z ciekawym rywalem, mocnym rywalem. Tak, bardzo. Wydaje mi się, że pierwsza i druga runda była bardzo mocna w sensie takim, że coś się działo cały czas. Cały czas. Będzie ktoś wychodzić. Przepraszam. Dobra, mamy jeszcze jedną walkę, bo był floater w takim razie. Powiedz w takim razie, czy generalnie chyba właśnie treningi pod Mirosławem Oknińskim i jakby to sterowanie joysticka Mirosława Oknińskiego tobie służy, bo naprawdę działałeś tak, jak tobie mówił. No tak, tylko w niektórych momentach miałem jeszcze takie swoje przemyślenia. Jak on coś mi mówił, to ja działałem jeszcze inaczej, ale z biegiem czasu to się zapewne zmieni. Powiedz w takim razie, co najbliższa przyszłość powinna dla ciebie przynieść? Generalnie przede wszystkim PLMA, czy będziesz takim otwartym właśnie, wiesz... Dużo pieniędzy. Oby. Dużo sponsorów. Dla nas dwojga. Tak. Dużo sponsorów, dużo pieniędzy i dobre walki. No i kibice naprawdę, oni tęsknili, przyjechali tutaj licznie tak, bardzo. Wydałem bardzo dużo biletów. I tutaj, no, mam jakąś rzeszę fanów już wyrobioną. I tak jak mówię, czekałem na walkę w Polsce, dlatego że... Żeby przede wszystkim odwdzięczyć się ludziom, którzy we mnie wierzyli cały czas, wkładali jakieś swoje pieniążki w moją osobę, no i dla kibiców, którzy tutaj licznie przyjechali. Myślę, że zrobiłeś to z nawiązką dzisiaj. Bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję. Ja chciałbym podziękować jeszcze wszystkim sponsorom. Teraz ich nie wymienię, bo emocje i tak dalej, ja nie chciałbym kogoś pominąć. Dziękuję wszystkim. Dobra, dzięki jeszcze raz.